Oni nie znają się na. Francuskim? Kolarstwie. Dokładnie tak, nie znamy się, ale wypowiadamy się my, czyli z tej strony samozwańczy pseudoprofesor kolarstwa Piotr Klin. No i co? Etap z GAP do Małej Barcelonki, czyli do Barcelonet. 179,5 km. No i słuchajcie, ostatni, chyba wydawać by się mogło, że ostatni etap dla śmiertelników. Ale o tym może, może jeszcze za chwilkę. No i to, czego można się było spodziewać, no mamy ataki, mamy ataki takich no, zawodników smakoszy, ucieczek, silnych zawodników, i to też jest troszeczkę taka, taki paradoks, bo mówimy, że jest tak mało tych ucieczkowych szans, no bo dosyć dużo w tym, w tym roku sprintów, no bo przecież Cavendish, 3 Philipsena, 3 Biniama, potem jeszcze te góry, czasówka, więc efektywność no nie zostaje za wiele innym zawodnikom okazji, żeby coś wygrać. No i co, co dzieje się? Dzieje się to, że, teraz każdy z tych uciekinierów chce uciekać, no i teraz jak każdy z tych uciekinierów, z tych wszystkich teamów chce uciekać no to to się z tego robi straszny młyn no bo w pewnym momencie to już tyle osób się gdzieś zabiera w odjazd dzisiaj, że UAI zaczyna gonić, bo czekają aż dostaną informację kto w tym odjeździe jest, żeby im przez przypadek ktoś tam grażny nie odjechał, jakiś remko żeby się w to nie wmieszał, czy ktoś inny, więc no jest straszny 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 młyn, tam wiadomo atakuje Mateuszyński, Kung Kotnilsen, Mafius Abrahamsen, Stuyven Mohoric, Hinley tam Półwizmy atakuje z Łołutem, potem znowu oczywiście to nie odchodzi, więc znowu rzuca się na to Mateuszyński Laport, Hinley, Haled, Stuyven, więc tam kolejny jakiś taki mocny atak, no, oczywiście tego tempa no niestety nie mogą mm, wytrzymać mm, sprinterzy, więc Cavendish tam po pierwszym gdzieś tam na tym pierwszym podjeździe drugiej kategorii powoli zaczyna się się żegnać z peletonem no i potem mamy, mamy jeszcze parę skoków, doskakuje gdzieś tam Kwiatkowski Tomas, Bernard, Carapaz, Queen no naprawdę bęben straszny i w pewnym momencie już i wyjeżdża naprzód przód i mówi koniec tego skakania uspokójcie się, już dopuszczamy, niech sobie to jedzie no i mamy co? no i mamy w końcu jakieś uspokojenie, już widać że, że dojedzie odjazd, tak? bo to jest taka informacja, że jak pojechało ławą, zastawiło peleton i uspokoiło sytuację to, to ta, ta, ta przewaga poszła minuta, dwie, trzy, osiem, dziesięć więc to o tym jeszcze że to dziesięć, piętnaście minut się zrobiło jeszcze o tym zaraz powiem, komu to było nie w smak ale y, mamy, no mamy Kwiatkowskiego w odjeździe, który jedzie aktywnie gdzieś tam na podjazdach. Widać, podkręca tempo, żeby. jest nie wiadomo, czy podkręca tempo, żeby potem na, na jednym ze zjazdów gdzieś odjechać, czy, czy podje, podkręca to tempo dla, dla Tomasa, który też jest y, w odjeździe. Y, no jest to na, na razie tak, no za duży jest to odjazd, więc też do końca jakoś tam super nie współpracuje. No a z drugiej strony puścił to paletą, więc nie musi super współpracować, żeby to jechało. Jest tam parę Takich zawodników jak Haled, jak Queen, którzy tam są, żeby, żeby wyprowadzać mocniejszych swoich kolegów z Teamu. No i taką ciekawa, taka ciekawostka podana przez Pro Cycling Stats, żeby tam tylko wam uświadomić, um, Jaki jest poziom tych etapów ucieczkowych, to z dzisiejszej ucieczki, kiedy była w tym takim swoim najwyższym, najwyższym stanie, że tak powiem, tych 30 paru zawodników, jest następująca. 22 wygrane etapy w Turze, 11 wygranych etapów w Giro, 9 etapów wygranych we Wuercie, 1 wygrane Tour de France, 2 wygrane Giri. Do tego Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, no to oczywiście Kwiatkowski Karapas, dwa razy Milan Sanremo, trzy razy Amsterdam, cztery razy Heidelbecke, jeden raz liège Bastoń Lierz, trzy razy, trzy razy Strada raz tyran Adriatico, raz do Cristiano do raz To było, to było palmares odjazdu, więc to, to też tak jak było że nie było tam miękkiej gry. No i mamy tu mały mamy rozgrywki takie, bo chyba ostatnią jeszcze dostępną koszulkę, no bo mamy walkę widać gdzieś tam Karapas razem z Lascano, jak jedzie nam ten duży odjazd. Oni gdzieś tam mają takie no, mocne, mocne zakusy na to, żeby bić się o punkty, jeżeli chodzi o koszulkę Króla Gór i tam widzimy Laskano, Karapas, Laskano, Karapas. No potem oczywiście jak już to dalej poszedł odjazd, no to, to gdzieś tam się Kwiatkowski pokazuje, ale też Karapas też nie odpuszcza tych tych gdzie tylko może zbiera te punkty, punkciki, no bo to patrząc na kolejne etapy to jest jeszcze jedyna jakaś tam koszulka, która jest jakkolwiek w grze. No i moment, moment ataku Kwiatkowskiego, który wyczuwa, że to gdzieś, a to odjeżdża tam Bartlemen, podjeżdża do, 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 do tam odjazdu z przodu, odjazdu z odjazdu, potem nie pomaga, więc ogólnie ten odjazd nie idzie, wraca to wszystko, bo to on chce, żeby w autowi to nie odjechało, no i Kwiatkowski atakuje na... Ze szczytu podjazdu na zjazd. No i teraz na zjeździe, który jest dosyć techniczny, no Kwiatkowski czeka na to, że będzie ciężej gonić, i ktoś może doskoczyć. No i tam też jest sytuacja, gdzie doskakuje mu do, tego, do tej akcji um, Victor Campenad i Mateo Welsze. A jeszcze może też trochę pomaga sytuacja, że do tego próbuje dojść Johannesen Tobias Johannesen z Uno X, ale robi ślizg koniem na zakręcie, przewraca się, tam gdzieś to przyhamowuje Lemena, także, no także idzie ten odjazd też trochę. No, dobre planowanie i też trochę tego tej sytuacyjnego szczęścia, gdzie, gdzie upadek potem zawodnika prowadzi, bo to rzeczywiście było tak: no te 10 sekund, 5 sekund, 15 sekund, 20 sekund, dopiero to gdzieś puściło. No, dosyć długo było to siłowanie się między tymi fuga de la fuga, czyli odjazdu z odjazdu z tą główną, główną grybką, która potem jeszcze tam się połamała, bo potem jeszcze głównie goniło tą, to trio, było przez Kuńca, Loscano, Lemena, Neilanca, Jaya, Hinley'a. No ale, ale to też był taki pościg, gdzie Batlemen nie pracował, bo z tyłu jeszcze jechała grupka z Vanatem, Mafiusem, Godonem i tak dalej, tak dalej. Więc tu nie było współpracy. No i trójka Kampenard CW3 Kwiatkowski mieli przewagę 40-45 sekund, potem zaczęli się troszeczkę czarować, ale dojeżdżają. Z przewagą 22 sekund nad tą właśnie drugą podgrupą, i 30 sekund za nimi grupka wprowadzona przez Walta vanatta. Także dzisiaj odjazd triumfuje, bo, no bo nie ma potrzeby. Ptadek ma jeszcze trzy etapy do wygrania. Także dzisiaj ktoś musiał wygrać, no i właśnie kto musiał wygrać. Ciężko jest yy, mówić o decyzjach taktycznych. Na finiszu, na osiemnastym etapie Tour de France, kiedy wszyscy są już ubici, no jeszcze Kwiatkowski ma to, um, um, to nie, jak to powiedzieć, ten obowiązek, tak? gdzie, gdzie Tomasz nie może tam Polaka wyśle, gdzie Anglik nie może tam Polaka wyśle. No, ratowania tu dla Ineosu, no bo nie oszukujmy się, no jak na ten moment, to tu dla Ineosu szóste miejsce w który jest dwa kody pocztowe, już nawet nie mówię o pogaczarze. Zapomnijmy, on nawet Rodríguez nawet nie wie, że pogacza jedzie w tym wyścigu, jego powinien Remko interesować do tego żaden wygrany etap do tego COVID Pitkoka, także tur no, dla drużyny która kiedyś dzieliła i rządziła no, jest jest tragiczny no, dla, dla Ineosu jest to gorszy tur niż dla, dla Total Energy no, to, to powinno wam już wszystko powiedzieć, więc Kwiatkowski ma tutaj troszeczkę tą odpowiedzialność na barkach ratowania turu dla Ineosu jak to zresztą zrobiło jej się nie mylę rok temu ale no i tu jest to, to jest ten problematyczny moment no Kwiatkowski na finiszu rozgląda się, patrzy na Kampernaca głównie, na co Mateo Wetrze jadąc z przodu to też taki nietypowy atak, no ale też rozgrany dobrze, bo wetrze widzi, że Kwiatkowski patrzy się na Kampernaca Kampernat nie chce wyjechać przed Kwiatkowskiego więc puszcza korby, więc oni się na siebie patrzą, puszczają korby, w tym momencie to kilometr do mety, skacze no i tutaj jest yy, no i Tutaj to mi się kojarzy taka sytuacja, nie wiem, dla miłośników. Nie to, że jestem miłośnikiem, ale wydaje mi się, że to scena z, z jednego z pierwszych filmów, szybcy i wciekli. Em, że jedzie, jedzie dwóch gości na siebie, tam mieli taki challenge, tak? że jedzie dwóch gości samochodami na siebie, i który pierwszy skręci, to przegrywa, no, a jak czaden nie skręci, no to idą na czołówkę, tak? I mogą zginąć. A i mają wy wypięte pasy, więc po prostu obaj giną. No i, i tutaj mamy tą samą sytuację, no Kwiatkowski patrzy się na Campenadca, Campenad się patrzy na Kwiatkowskiego, no i teraz kto pierwszym rubnie, to jest taki stand -off. No bo ogólnie Kwiatkowski gra tym, że ja już mam wygrany etap Turu, czy dwa, a ty nie masz, no ale Campenad gra tym, że ty jesteś z Inosu i wy coś musicie wygrywać, a my jesteśmy z Loto Destiny, jesteśmy tutaj tak, bo jesteśmy i ni my nic nie musimy. No i w tym ułamku sekundy, czy w tych sekundach wetrze odjeżdża. Więc teraz jest ten moment, w którym kwiatkowski się łamie i rzuca się w pogoń za werszerem, czyli dojeżdża do wetszera, który też dobrze widzi, że jest dojechany, jeszcze nie przeciąga tego bez sensu, oszukując się, że może coś z tego będzie puszcza korby. No i w tym momencie kwiatkowski staje, zostaje z przodu. Czyli zostaje z przodu, jedzie, tylko pozostaje mu się jechać przy bandzie, żeby ograniczyć liczbę miejsc, w których ktoś mu może skoczyć z koła. No i rozglądanie się tak za siebie, za siebie, już taki troszeczkę to taki torowy klimat, jeżeli chodzi, można powiedzieć, sprint torowy. Bo i tak mają tyle przewagi, że ta, ta druga grupka nie dojedzie. No i, no i co no już i tutaj co no skok przez to że Kampernatz że w, w tej końcówce nie już coraz mniej pracował potem nie musiał żadnych odjazdów kasować bo, bo go Kwiatkowski dociągnął potem sobie siadł na, na, koło, na koło Kwiatkowskiego Kampernatz jest poza, poza że tak powiem konkursem wygrywa Mateo 3 okazuje się że tam chodził cały się bujał już taki bidny chłop wyglądał że nic z tego nie będzie no ale okazuje się że nawet po tym ataku po którym no, tak nie przepalił, puścił kodby kiedy jak najszybciej mógł, kiedy zobaczył, że to nigdzie nie jedzie jeszcze wyprzedza Kwiatkowskiego, także finish kampy nazwy Szerek Kwiatkowski. Um. I no, ale to i tak lepiej na sprincie z trzech skończyć jako trzeci, bo y, nasz człowiek w pioturze Sylwek Szmid to jest taki taki to był sprint, że z grupki jak jechał trzech, to kończył czwarty, także y, mogło być gorzej. No i y, cóż tu, cóż można powiedzieć? No. Dobra, trochę, no to tak jak mówię, no oceniać, no trochę gdzieś tam Kwiatkowski ileś tych odjazdów pojechał, widać, że ma formę, widać, że tutaj był, był tym zapalnikiem, gdzie wcześniej już nawet to naciągał, potem w dobrym momencie zaatakował, no ale gdzieś o dziwo zabrakło tego, tej zimnej głowy na samej końcówce, a no od kogo jak od kogo, ale w tej trójce raczej zimnej głowy powinniśmy się spodziewać po, po Kwiatkowskim. No ale kończy się jak kończy, także teraz, teraz Polacy w tym, Polacy, Polska, Polak w tym w tym turze bez sukcesu no i teraz kolejny jeszcze smaczek bo warto powiedzieć, że w tym odjeździe dużym, gdzieś tam w grupie, która dojeżdża 37 sekund za po cichu, po cichu, po cichutku to, to jest dzień w ogóle total energy, prawie, bo jakby ten Mateo Wersze wygrał etap, ludzie, panie co się dzieje, Stef Kras. Kras który po cichutku nadrabia nad peletonem minut no tam niecałe, nie, no, no niecałe prawie tam Prawie minut, już Wam mówię. Tu, 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 patrzymy, 13.40, czyli on ponad, nadrabia ponad 13 minut nad tym głównym peletonem. A co za tym idzie? Po cichutku, Stef Kras wjeżdża na miejsce 12. Może to skok o dwa, dwie, dwie pozycje do góry to nie jest jakiś wielki skok, ale e, jako, że tutaj była przepaść między 11. czy też tam te, te, te zakresy, powiedzmy no Yates, Simon Yates zostaje przeskoczony, Jorgensen zostaje przeskoczony przez właśnie Krasa i Guillaume Martena, no i szczególnie Steph Kras, teraz przed tym, tą ostatnią tą końcówką, ostatnią prostą turu traci raptem 51 sekund do Felix'a Gala, minutę 20 do Buitrago, a to już jest top 10 minutę 40 do Derek'a G, więc no zobaczymy co pokaże Steph Kras, no ale może mieć Total Direct Energy wygrany etap, drugie miejsce na etapie i jeszcze człowieka w 10 jak to się troszeczkę gdzieś tam dobrze, wszystko im poukłada. Także, no jeżeli patrzymy na te ekipy typu Arkea, która notuje wygraną z Kevinem Okolenem, tutaj Total Direct Energy czyli wszystko długo dywizyjne, no to ten Decathlon, to FD, ten FDJ naprawdę wyglądają. No nie wiem, co w tym Netflixie będzie pokazywali, co będą pokazywali o tym fdj bo ten FDJ to no, godzi bez formy, kung ze spadającym łańcuchem. W ogóle nie wiem, co oni, co oni wyczyniają. To jest w ogóle jakaś popelina ze strony fdj u Nie wiem, a to jeszcze francuski, przecież Netflix to jest francuska produkcja, więc będą musieli ich jakoś tam wepchnąć. No ale jak oni ich wepchną, jak tam jest po prostu totalny piach w tym roku jechany. Zobaczmy, gdzie są w generalce zawodnicy fdj To Troszeczkę się tak nakręciłem, ale nie mogę aż uwierzyć, że, że, są, że są tak słabi za rodzicy grupami FDG Maduas 30, minuta 21, Greg Ward 42, godzina 54, powiedziałem minuta 21, godzina 21, e, Pasze 216, Kung 242, Godiu 254, Rzeniec 301, Russo 332, Lenny Martinez, ponad 4 godziny, ludzie kochane no ale właśnie dlatego też widzieliśmy dla tych, którzy oglądali ten etap dzisiejszy i byli zdziwieni, dlaczego Decathlon i... Izrael Premier tak narzucają tempo w peletonie, żeby ten Peleton nie dojechał jakoś za późno na metę. No właśnie dlatego, że ratowali tutaj skórę Feliksa Gala i Dereka G, bo to powodzi się już, no ten stew Kras jakby tam się nie wiem, nie zorientowali, zaspali, to ten Stef Kras miał dzisiaj szansę wyjechać na dziewiąte, gdzieś tam miejsce w generalce. No przecież tak dużo mu nie, nie, nie brakuje, tak jak mówię, minuta z kawałeczkiem. Co jeszcze? Jutro mamy sprint, ale pojutrze już nie mamy i chyba na czasówce za wygranie czasówki nie ma punktów do, do klasyfikacji punktowej, co oznacza, że Biniam Gidmai musi dojechać do Nicei i już wygrał koszulkę. No a to zresztą widać po tym, że już się nie, się nie oszukuje, że wypuszczają Mateuszy, Mateuszyńskiego wszędzie. Remko, biała koszulka, no mało się 21 nad Rodrygierzem, to już poruszałem temat Rodrygierza i kodów pocztowych. No, zacięta walka w klasyfikacji movistarowej między UAE a Team Wizma. Ale, no, no, zobaczymy. Tutaj jeszcze może to nie jest rozstrzygnięte, ale też, no, nie, nie obchodzi to nikogo oprócz szóstego w tej klasyfikacji Mowi Staru. Warto dodać, że na kłazach Stan, ponad prawie 10 godzin straty w tej klasyfikacji. E, generalka, no, to nie trzeba mówić. E, klasyfikacja Górska, no, to to jest ta jedyna klasyfikacja, gdzie, no, właśnie Laskano, Pas, oni ciłają punkty, bo wierzą, że jutro uda się odjechać i gdzieś tam jak najdalej dojechać, żeby naciłać tych punktów, żeby może, 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 może wyprzeć tatka, który na razie ma punktów 77 no spójrzmy, w że go go nie dogoni, nie przegoni, on ma 58, Remko go nie dogoni, nie przegoni ma 42, więc teraz najbardziej w grze jest Laskano i karapas, który Laskano ma 41 punktów, karapas 37. No i to y, oznacza, że możemy przenieść się do y, Embron do Izola Dumil, czy też Izola 2000, jak kto woli, jak sama nazwa wskazuje, jest to podjazd na ile? Dokładnie, na 2022 metry do, do stacji yy, nadciarskiej. Yy, przejazd przez yy, Chim de Labonet, przejazd przez Côte d'Ivoire, yy, na sam początek ten sprint, no ale tak jak mówię, tutaj już... Nie ma, to no może Internetrze będzie zależało, żeby wygrać ten sprint, bo dzisiaj na radiu powiedzieli jeden z, z tam, z dyrektora powiedział: No, jak tam jesteście z przodu w odjeździe, no to, to aktywnie na sprintach tam, no to coś wygracie dla obsługi i jakieś pieniążki na premiach. Więc widać, że tam budżet jest dosyć napięty, jeżeli chodzi o Internetrze. Więc może być jakiś, no nie wiem po co. Nie wiem, czy ktoś będzie na ten sprint się gdzieś tam naginał, bo, bo Biniam Gilman nie ma w tym żadnego interesu, Philips nie ma w tym żadnego interesu, to znaczy, że Michael Mafius z niewyjaśnionych przyczyn będzie bardzo chciał ten, ten etap ogolić. Ten sprint, przepraszam, ogolić. No i mamy teraz interesującą sytuację, bo wydaje mi się, że tak, nie jest to że UAE pytanie czy UAE będzie trzymało cały ten, ten etap u, ubijało tam politów i tych wszystkich innych y, po to że, żeby wygrać etap wydaje mi się że nie będą musieli tego robić ponieważ Jumbo nie ma już nic do stracenia, więc oni na pewno będą chcieli wygrać etap. Remko czuje krew, że Wingegora zostawił w ostatniej ostatnio na górach, więc też chce go ubić w tych górach i przy okazji może jakieś bonifikaty, może jakieś punkty. Więc no jest zbyt dużo... E, tych takich rozgrywek właśnie między... bo Pogacze, no jak Pogaczara dociągnął w miarę blisko, on z chęcią to wygra, no mówię, że to jest y, y, o, królewski etap tego wyścigu, no to do, do, dlaczego by go miał nie wygrać, ale myślę, że nie będzie zażynał całej swojej y, drużyny po to, żeby wygrać ten etap, myślę, że inni go tam go do, do, dociągną i potem już będzie mu mówię, no po prostu wykorzysta to że można, bo dlaczego by tak nie wygrać. Małe bardzo szanse dla odjazdu, ale takie laskano, taki karapas na pewno będą się zginać w precle, żeby odjechać i na tych dwóch pierwszych podjazdach pozgadniać punkty, bo to przybliży ich bardzo do walki o ostatnią otwartą koszulkę, czyli koszulkę Króla Góry. No i to już chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj urzekło mnie w tym etapie, czy o coś więcej mogę Wam powiedzieć. No jutro małe szanse na ucieczkę ja widzę, że to tak czy siak się zjedzie potem ta Nica Cold Cure znowu no znowu jakaś ten pojedynek tych trzech panów na, na, na czele no i czasówka wiadomo, to nie trzeba tutaj już chyba rozwijać tematu, także powoli powolutku lądujemy z tym turem, no i co jutro też jest dzień, także do usłyszenia jutro, au revoir oni nie znają się na francuskim kolarstwie